Jak zaprzyjaźnić kilkulatka z książką? Odpowiedź brzmi: za pomocą obrazów. Seria Opowiem Ci, Mamo, doczekała się nowej publikacji. Po książce o mrówkach przyszedł czas na pająki. Książka jest o stworzeniach, które w większości z nas wydają się paskudne. Tak? O pająkach, które budzą często u dorosłych, czasem u dzieci też, strach, lęk, przerażenie. Starałem się pokazać, że pająki są tak samo jak wszystkie inne żywe zwierzątka, elementami, częścią świata, który nas otacza. Że w gruncie rzeczy można się z nimi zaprzyjaźnić tak samo z każdym innym stworzeniem. Wydawnictwo Nasza Księgarnia zaprosiło do współpracy znakomitego ilustratora Daniela de la Tour. Natomiast wierszyki do rysunków napisał Marcin Brykczyński, podobnie jak do poprzedniej książki o mrówkach. Seria jest przewrotna, bo teksty zostały napisane do ilustracji, a nie na odwrót. Ja w pewnym sensie byłem w roli tego dziecka, bo musiałam zagłębić się w tą ilustrację, przeżyć ją i napisać coś już do gotowej ilustracji. W pewnym sensie tego oczekujemy od dziecka, tylko pomagamy mu słowem. Tym razem to właśnie dziecko opowiada rodzicom, co widzi na obrazkach. Im więcej się dzieje, tym pewnie większa jest szansa skupienia uwagi dziecka na jakimś elemencie, który potem, przewijając się dalej przez kartki książki, będzie ciągnął oko małego czytelnika za tą historią, którą tam sobie opowiadałam. To książka nie tylko do czytania, ale do oglądania, zgadywania i opowiadania. Wierszyki w sympatyczny sposób wciągają najmłodszych w świat opowiadany obrazem. Teksty są tak sformułowane, nie są zagadkami, tylko właśnie są pewnego rodzaju poleceniem. Poleceniem służącym temu, żeby dziecko się zagłębiło w ilustrację, prawda? Żeby znajdź coś tam, policz, ile tam jest tych stworków, a ile tamtych, co one robią. Dlaczego książka o pająkach może być dobrym prezentem dla dziecka? Jest to angażująca rzeczywiście, poprzez bogactwo ilustracji niezwykłe, poprzez to, że ta ilustracja jest sympatyczna, ciepła, że pokazuje rzeczywiście, że jest to ciekawy świat, w który warto się zagłębić. Życzyłbym Wam, żebyście się codziennie, bardzo dokładnie rozglądali dookoła siebie, przyglądali się każdemu najdrobniejszemu szczegółowi i zastanawiali się, jaką ten szczegół ma historię do opowiedzenia, ponieważ z każdego drobiazgu, który dookoła nas jest, można wysnuć własną historię.